Jak tak sobie pomyślę, to poprzedni sezon w skokach narciarskich to była historia rodem wyjęta z jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Podsumujmy to sobie. 37-letni Fettner zalicza sezon życia i kończy go w dziesiątce. Jevhen Marusiak, dla którego przedtem cudem było przejście kwalifikacji, nagle staje się solidnym zawodnikiem, który potrafi zdobywać punkty. Podobnie z Ipcioglu, choć on już wcześniej miewał przebłyski. Oleg Zniszczoł, który od 11 lat nie był w stanie zebrać choćby 90 punktów w jednym sezonie, nagle staje się bardzo solidnym i pewnym punktem kadry. Giovanni Bresadola wykręcił wynik punktowy, jakiego nie wyskakał żaden Włoch od czasów Roberto Ceccona. Dzięki zawodom w Rasznowie klasyfikowani byli Daniel Andrej Kacina czy Radek Rydl. Muhammad Ali Bedir poleciał 212,5 metra na kulm. Swoje miejsce w generalce znalazło aż 4 Amerykanów. Do tego w Innsbrucku po raz pierwszy w historii mieliśmy 2 Estończyków w drugiej serii konkursu Pucharu Świata. Co za czasy, aż strach pomyśleć, co za rok będzie. Zografski z kryształową kulą? No to by było akurat piękne.